Czy Jezus ukazał się tej kobiecie? Ta chrześcijanka jest pewna, że wysoko w przestworzach Jezus uratował jej życie. I co więcej, objawił jej się po to, by wykonała ona jego zdjęcie, które da nadzieję zagubionym ludziom. Teraz kobieta postanowiła podzielić się tą fotografią ze światem, a także opowiedzieć swoją niesamowitą historię. Historią mroczną, tajemniczą, ale ostatecznie wspaniałą. Ta tajemnicza historia i niezwykłe zdjęcie cały czas wywołują wiele emocji. Wszystko wydarzyło się w roku 2007, kiedy pewna chrześcijanka razem z synem weszli na pokład samolotu lecącego w stronę Stanów Zjednoczonych. Jak przyznała kobieta, od początku tego dnia była niespokojna. Nocą śnił jej się koszmar. Widziała, jak samolot spada, a ona razem z synkiem wpada do wody. Kiedy się obudziła, była przerażona. Jednak starała się sobie tłumaczyć, że to po prostu był sen. Jednak w związku z tym koszmarem weszła na pokład z samolotu. Tego dnia ze sporym niepokojem jednak starała się udawać dobry nastrój, przede wszystkim dla swojego synka, który panicznie bał się latać. By jakoś uspokoić swojego potomka, razem z nim odmówiła modlitwę, mając nadzieję, że Bóg ochroni ich przed wszelkim złem. To jej pomogło, tak samo jak jej synkowi. Początkowo, jak twierdzi kobieta, wszystko było dobrze, ale do czasu, kiedy niebo pociemniało i widać było, że zanosi się na burzę. Jednak załoga nie wydawała się przerażona. Wszystko wyglądało całkowicie normalnie, aż do czasu, gdy stało się coś strasznego. Pasażerowie usłyszeli silne wyładowanie atmosferyczne i po chwili samolot nagle zaczął się trząść. Wtedy wszyscy zaczęli krzyczeć panicznie, bojąc się, że zaraz spadną. Kobieta, jak i jej synek również byli przerażeni, ale kobieta postanowiła ponownie udawać. Uspokoiła synka, szepcząc mu, że musi się szybko pomodlić. Wtedy kobieta również zaczęła się modlić i miała wrażenie, że słowa ktoś jej mówi do ucha, a brzmiały one tak: Jezu, Ty 2000 lat temu uciszyłeś burzę. Spraw, by teraz również pioruny zniknęły i wtedy to się stało. Nagle zupełnie niespodziewanie samolot się uspokoił. Trzęsienie ustało, a samolot się wyrównał. Wszelkie wyładowania atmosferyczne również ucichły. Burza ustała już po chwili, zachmurzenie również zniknęło, a niebo stało się piękne i przejrzyste. Ale to jeszcze nie był koniec, bo nagle kobieta znowu usłyszała w swojej głowie dziwny głos. Niesamowity, tajemniczy, ale tak niezwykle aksamitny, jakby zupełnie nieludzki, jakiś nierealny. Głos zalecił kobiecie, by dokładnie w tej chwili przyłożyła swój telefon z włączonym aparatem do szyby i zrobiła zdjęcie. I tak zrobiła. Jednak sama do dziś nie jest pewna, czy kliknęła przycisk wykonania zdjęcia. Bo chwilę po tym, gdy przyłożyła aparat do szyby, poczuła się niezwykle słabo i zobaczyła tylko ciemność. Okazało się potem, że zemdlała. Jej synek był wystraszony i bał się, że jego mamie stała się krzywda, ale na szczęście nie miał powodów do obaw, bo jego mama obudziła się całkowicie zdrowa i bardzo spokojna. Potem, już kilka godzin po wyjściu z samolotu, kobieta spojrzała na swój telefon i zobaczyła coś niezwykłego. Okazało się, że faktycznie zrobiła wtedy zdjęcie szyby, choć była prawie pewna, że nie zdążyła kliknąć przycisku wykonania zdjęcia, ale z drugiej strony sama nie wiedziała, bo była wtedy w wielkich emocjach po burzy, która mogła zniszczyć samolot. Zdjęcie naprawdę było niezwykłe i dało kobiecie pewność, że to wtedy Jezus uratował ją i jej synka przed katastrofą samolotu. Miodowe lata, zaginiony odcinek. Link do filmiku na ten temat w opisie. Miodowe lata, zaginiony odcinek. Link do filmiku na ten temat w opisie.
Miodowe lata, zaginiony odcinek. Link do filmiku na ten temat w opisie.